Tak się prezentują okolice Kosierza. A my tu właśnie pojedziemy w kierunku tej wsi. Gdzie jest ta tabliczka? No tu jest. Właśnie Kosierz. Będziemy teraz przejeżdżać właśnie przez Kosierz i zatrzymamy się przy kościółku. Tutaj wokół są takie zabytkowe stare drzewa. Wszystko to jest pomnik przyrody. To chyba 3 metry obwodne. Thank you.
nawet jest tabliczka, że to jest pomnik przyrody. Musiałem, że zobaczę wnętrza, a tutaj nic. Musiałem, że wnętrza zobaczę, nie? Nie, a tutaj co, jest organy są? Nie. No i fajnie. A te płyty nagrobne jeszcze takie są. Stoi. Tu mamy też ruiny, to jest właśnie pałac, tylko no proszę zobaczyć, że to już glans, wszystko się rozpada. Jest tylko jedna ruina, niebezpiecznie i ten. Tutaj ta ściana chyba się też już... A! Ta ściana się prawie rozwalała. Tu są to płyty nagrobne. Mam nadzieję, że to nie spadnie mi na głowę. Nie filmował pan nie będzie, no nie? Nie, niech się pan nie obawia. Ale byłby pan znany na świecie. Bo na YouTube to puszczam. Na internet. ...1763 rok. Filmuj pan mój samochód, to będzie wiadomo, kto to robi. Remont kościoła pan filmował. A co to za firma? Sprotowa? Sprotowa, tak. O. I to też będziecie robić tu, z tyłu? Nie wiadomo, dopiero wszystko zależy od konserwatorów z Zielonej Góry. Aha. Bo widzę, że się rozpada. No. I tam szprotamy. Remont kapitalny. Tam już ta góra jest zrobiona. Przejdziemy tutaj, jak już będzie gotowe. To wnętrza zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda, ten kościółek, a my jedziemy dalej.